raczej tutaj nic nie znajdę. Chociaż w sumie... Daleko jestem od bazy? Oj, daleko, daleko. To już lepiej do tej jechać. I tyle. Uzupełnić amunicję i ruszyć na podbój. Nie lubię misji kurierskich. Nie będę jej brał. Sorry. Wow, wow. Co to było? Straciłem kontrolę nad pojazdem. Tak o. Nie wiem, czemu ten most tego nie wytrzymał. O, zaczyna się. No, nie chciałem go zabić. Tak, jeszcze mnie ostrzelajcie. Najlepiej. Nie mogłem sobie tego lepiej wymarzyć. Chociaż trochę pozbieram skarbu. Nie no, muszę jakiś pojazd zdobyć. O, o, patrzcie. Jak się bawicie? Dobra. Przejmuję ten pojazd. Dobra, ammo. Czyżbym miał już 18 ich? Pięknie. Dobra, jeszcze sobie spróbuję coś ulepszyć. Kurde. Miny zbliżeniowe, nie stać mnie. Wyrzutnia rakiet, nie stać mnie. Wszystko takie drogie. A nie chcę już tych amunicji ładunków zdalnych. Wystarczy mi na razie tyle. Potrzebuję jakiejś nowej broni, więc... Więcej. Hoho, troszkę daleko. Ale tam będzie misja główna, niedaleko tego, więc myślę, że warto. Ogólnie bardzo fajnie tutaj grafika jest zrobiona. Normalnie to wygląda jak pusta planeta bez drzew. Chociaż tutaj widziałem gdzieś na mapie troszkę zielonego terenu, ale ciekawe. Ciekawe, czym się oni żywią na tym Marsie, skoro tutaj nie ma żadnych drzew, żadnych roślin, nic. Tak o. Nawet wody tutaj nie widziałem. Chociaż nie, w poprzedniej, w jedynce Red Faction była woda. Może jednak coś z tego będzie. O. Takiego miejsca nie mogę przepuścić. Ty co, palisz sobie tutaj? Co jest? Atakują mi? Seriously, co to jest? Jakieś mutanty? WTF is this?
zobaczmy, jak z tym pójdzie. O wiele szybciej, na pewno. Dobra, chyba wszystkich załatwiłem. No. Ładnie, pięknie. Ach, no tak, rozwalony most. Przeze mnie. Oj. Wiedziałem, że się nie wyrobię. Standard couriers to transport sensitive information. Let's make sure that info doesn't get delivered. Nie chcę tej misji. Zazwyczaj takie misje kończą się, że ten kurier jedzie w najbardziej strzeżony teren i wysiada i trzeba go zabić i później wszyscy się na ciebie rzucają i o, nie możesz nikogo zabić, umierasz. I czas się marnuje. A, dobra, to jest to głupie miejsce. Spokojnie, żółty alarm, nie jest źle. Już udało mi się? Szybko poszło. Troszkę ich teraz tutaj będzie dużo. Będą wychodzić w nieskończoność, znając życie. Ale się kryją, co fajne. Tu widziałem gdzieś drabinę, ciekawe. Spróbujmy ją. Patrzcie, da się! Miód. Tutaj się rzuci jeden. Tam jest jakiś ich budynek. Okej, dobra. Auć. Fuck! God damn it, zginąłem znowu. Nie, za często ginę i nie przejmę kontroli później nad tym całym terenem. Jak tak dalej pójdzie. A to się nie może zdarzyć. Dawno też nie zapisywałem gry. Więc lepiej będzie, jeżeli zapiszę. Statystyki. To może być ciekawe. Całkowite zniszczenie w milionach, 68 milionów. Wow. 19 budynków, 11 DF-u, pojazdu 26. Zniszczenie, zgony. 5 razy umarłem. Ale ilu ich zabiłem? Ha. Ulubiona broń, karabin szturmowy. Oczywiście, nielubiona broń, pistolet. A, to chyba to oczywiste. Zabójstwa. Młot, broń IDF. Czas gry, godzina 33. Kłamstwo. O wiele dłużej gram. Dobra. Oj, sorry. Dobra, spawarkę. Jest! Chociaż... Tak, statyczna elektryczność. Aha. Na pewno się pozbędę pistoletu. Tylko czy mogę się pozbyć pistoletu na rzecz spawarki? Przypiszmy ją pod czwórką, był pistolet. Proszę.
Pięknie. No, uwielbiam takie cybernetyczne bronie. Nie, pierdzika nie biorę. Nie będę tym jeździł. Potrzebuję czegoś większego. Czegoś cięższego. Dobra, zobaczmy jak tam z czasem stoję. Okej, jakieś 40 minut mi zostało. Wykonajmy główną misję, w sumie to... Albo i nie. Tu mam bliżej, znaczy dalej, ale mam już przejęte te terytorium, więc będzie łatwiej po prostu wykonać misję. No, bo nie będzie tam tych żołnierzyków EDF-u i będzie można sobie... No w sumie będą, tak? Ale nie będą mieli takiej kontroli, więc wydaje mi się, że będzie łatwiej przejąć. Au, fuck. No, przejadę. A, tym się przejedzie, a takim większym czołgiem już nie bardzo. Dawaj. Oj, co tu się dzieje? Zostałem przygnieciony przez samochód. Czy byłem pod samochodem? Dobra. The EDF sending orders to attack civilians to officers via courier. Stop that information from getting to them. No, skacz! Jest! Na skróty. Skróty zawsze na propsie. Dobra, jedziemy z główną misją. Zapis. Parapam, papam, 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 parapam. Znów. The miners of Dust are staging a rally at this site. They expect a peaceful demonstration, but the EDF has other plans. Captain Halvard Gunnarsson is in command here. His unit killed 300 settlers in Krysy, so expect deadly force. Stop Gunnarsson and get those workers out alive. If we fight for them, they'll fight for us. Pewnie. Okej, jedziemy. Musimy zniszczyć złego generała jakiegoś tam. Chyba to był generał. The rally's about to start. The coordinates are on your map. Stop. It's yours. I insist. Najpierw tutaj. Dobrze. Ups. Anderson's company is rolling in. We're running out of time. I'm on my way. EDF soldiers have opened fire. They're shooting the miners. Almost there. Dobra. Teraz będzie łatwiej. Powinno być łatwiej. Speakers. Dobrze. Dobra. No, prawda. Jeden zniszczony. Blasty. O, na serio aż tyle? Czy dam radę je wszystkie zniszczyć? Fuck. Mistrz materiałów wybuchowych. No! Nie trafiłem.
sumie trafiłem. Zniszczyłem. Jeszcze ktoś do mnie strzela? Jak zawsze. Jak zawsze ze wszystkich stron. Odhukiwanym być. Okej. Jak zniszczę te potwory, to runie. No. Jeszcze nie? Okej. To jeszcze to zniszczy. Jeszcze nie runęło, na serio? Ła! Nawet mi się chciało to zawalić. Cóż za dziwny pojazd. No ale przynajmniej daje mi armor. Jeszcze jeden został. Z drogi, bo ja się wpieprzę w ten budynek. Tak. O co chodzi? Jeszcze jedzie, no to jeszcze jeden atak zrobimy. Dawaj, pod górkę. Dawaj. Jedyna i ogień. Jeszcze raz. Że niby co teraz? Ty, mocne to jest autko moje nowe. Ta wywrotka, czy coś. Auć? Jakieś ładunki wybuchowe we mnie? Dobra. Mocne, ale jednak nie aż tak. Już się zaczyna, trzeba spieprzać stąd. Zabij kapitana Garnera. Garnera? Gunnarsena. Fuck, nie umiem czytać. Gunnarsena. Ktoś mnie ściga? Nie. No cóż, pierdzik. O, nie chcesz dać, no pewnie. Hej, no. Stać. Dawaj. Oj, sorry. Wow, ale niebezpiecznie. Przecież ja sam im nie dam rady. Tam się schował nasz generał. W sumie to gdzieś on odjechał. On spierdziela stąd. Oż tyż ma to. Już za nim jedziemy. Ja się z nim rozprawię. Ja go rozjadę zaraz. Jak tak w ogóle można? Tylko czym on ucieka? To jest pytanie. Pojazdy. Na serio? Tak. Uroki życia na wsi. Pyr. Okej, już sobie pojechał. Uciekł, tak? Dobra. No i nie pykło. Smutek. Okej. Jeszcze jedna próba.
Troszkę sfailowałem, bo nie spojrzałem dokładnie na mapę i myślałem, że on będzie sobie w jakimś budynku. A okazało się, że on po prostu... Właśnie, on po prostu sobie odjechał. Jej, brawo ja. Szczęście, da się dojechać też inną drogą. Company is rolling in. We're running out of time. I'm on my way. EDF soldiers have opened fire. They're shooting the miners. Almost there. Hey, hey, nie ta broń. Using the PA system to lure miners to the site. You need to destroy those speakers, Mason. Tak jest, panie kapitanie. To już mam opanowane w miarę. W miarę. Dobrze powiedziane. No rozwal tę ścianę. No raczej nie pyknie. O, nice, zablokowany. Może jakoś tędy wyjadę? To byłoby zabawne. O. Jednak się udało. Nie, to nie był najlepszy pomysł. To musi runąć. Albo ja runę. Jakim cudem się jeszcze trzyma? Kulka z rozgrywki. Dawaj ten samochód. Dobra. Widzę, że chyba tutaj będzie ciężko. Dobra, wyłączam, zamykam okno. Okej, okay, nie chciało mi się po prostu robić cięcia, więc po prostu zamknąłem okno i tyle. Powinno być lepiej. Oby. Na czym to ja skończyłem? Tak, rozwalanie głośników. Tutaj potrzebny jakiś rozpęd. I jedziemy. Nędza. Ale cóż. Cóż poradzić. Jeszcze jeden. Tym razem nie sfailuję. O nie. Morale spadają. Kurde. Niedobrze. Gdzie jest ten głośny? Cholernie daleko. Dobra. Nie dać mu uciec. Dobra, tym razem mu nie damy uciec.
gdybym tylko się dostał do jakiegoś autka. Byłoby miodnie. Jest, udało się. Dokąd jechać? Dokąd jechać? Tam. Okej, dobra, on będzie uciekał zapewne. Ale mu na to nie pozwolimy. Wow. Mam cię. Dobra, i co się znowu pojawiło? To jest jego trasa. A, dobra, już rozumiem. Chcę stąd uciec sobie po prostu. Nasz partyzan. Gunnarsson is dead. Boom. Well done. These workers have learned an important lesson today. The Red Faction is here to fight for them. Together. Drive these butchers off our planet. Punkt zborny? Zborny. Ukończono. Razy 1, 105. Pięknie. O to właśnie mi chodziło, żeby tak właśnie wykonać tą misję, a nie inaczej. Rozejrzyjmy się tu jeszcze chwilkę. Jasne. Pierdu. Skrzyneczka. Gotowe. Escape, dobra. Czy mogę coś tutaj fajnego zniszczyć? Mogę. Aha, to są skrzynie z zapasami. Dobrze wiedzieć. To nie są skrzynie z zapasami? Okej. Jak to zniszczę, to coś dostanę? Nie miał szans. O! Przeżył. No nie wierzę. Spadł z wieży i przeżył. Dobra, wiecie co? Do bazy daleko. W sumie sobie pojadę do tej bazy, czemu nie? Albo w sumie po co jechać, skoro i tak... Nie, z kurierem już nie będzie zadań. Zapis, tak. To jest ważna rzecz. Tu sobie zapiszę. I to sobie zakończymy. No i tak mnie przeniesie z tego co wiem do bazy, więc to tak dużego znaczenia nie ma. Okej, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to wiecie, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie zostać na dłużej u mnie. No i oczywiście lajkujcie, jeżeli wam się podobał filmik. To wszystko z mojej strony. Zapraszam na kolejne odcinki z Red Faction Guerrilla oraz na inne serie. To wszystko. Trzymajcie się i hejas!